Na koniec pierwszego kwartału 2016 roku fundusz ma zakontraktowanych 2430 mieszkań ogółem, z czego 425 mieszkań to są mieszkania, które są już udostępnione, natomiast pozostała liczba to są mieszkania, które są zakupione oraz budynki zakontraktowane, które będą oddawane w tym i kolejnych latach. Do momentu obecnego fundusz udostępnił 4 nieruchomości. Pierwsza nieruchomość została udostępniona rok temu w Poznaniu, kolejna w połowie zeszłego roku w Piasecznie. Pod koniec zeszłego roku udostępniliśmy budynek w Gdańsku, natomiast w zeszłym tygodniu udostępniliśmy pierwsze mieszkania w Krakowie. Kolejną inwestycją, którą fundusz udostępni, to będą mieszkania w budynku zlokalizowanym na warszawskich Bielanach, na ulicy Przy Agorze 26. I te mieszkania udostępnimy na początku drugiej połowy 2016 roku. W następnej kolejności będzie udostępniony nasz drugi budynek w Poznaniu. Na początku 2017 roku udostępnimy budynek na warszawskim Mokotowie na ulicy Samochodowej, a w dalszej kolejności budynek we Wrocławiu i w Katowicach. W 2018 roku już jest zapowiedziany budynek w Łodzi. Zainteresowanie mieszkaniami funduszu jest dobre. Te mieszkania, które zostały rok temu, pierwsze z nich udostępnione w Poznaniu, w chwili obecnej 90% mieszkań w tym budynku w Poznaniu jest wynajętych lub w trakcie finalizacji umowy najmu. Również budynek w Piasecznie jest w ponad 86% wynajęty. W Gdańsku również notujemy duże zainteresowanie. No, ten budynek jest dopiero na rynku dostępny od końca zeszłego roku. W Krakowie dopiero zaczęliśmy, ale również jest sporo zgłoszeń na mieszkania. Fundusz Mieszkań na Wynajem działa na zasadach komercyjnych i na zasadach rynkowych. Nie korzysta z dopłat rządowych ani środków celowych, w związku z czym również mieszkania są udostępniane na zasadach rynkowych, to znaczy ich ceny są porównywalne z cenami mieszkań o podobnym standardzie i podobnej jakości w okolicy naszej nieruchomości. Co to oznacza? To oznacza, że standard mieszkań Funduszu Mieszkań na Wynajem to są mieszkania nowe, wykończone w standardzie pod klucz, to znaczy mają umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD, kuchnię i łazienki. Budynki funduszu są zlokalizowane w miejscach, które są dobrze skomunikowane z centrami i innymi ważnymi punktami miast, z zapleczem, infrastrukturą handlowo-usługową. Również fundusz gwarantuje stałą cenę najmu przez cały okres najmu, to znaczy nawet jeżeli umowa zostanie podpisana na 4 lata, bo taką daje możliwość, czyli podpisanie umowy maksymalnie na 4 lata, to gwarantujemy stałą stawkę czynszu przez cały okres najmu. Jeżeli mieszkanie zostanie wynajęte na okres dłuższy, czyli od 2 do 4 lat, to wtedy ten czynsz jest niższy. Również wszystkie mieszkania funduszu objęte są tak zwaną usługą wsparcia dla najemcy. To znacznie podnosi komfort mieszkania w naszych mieszkaniach, ponieważ jeżeli w mieszkaniu się dzieją jakieś sytuacje związane na przykład z awariami sprzętu, to nie jest problem osoby mieszkającej w danym mieszkaniu. Przez specjalną infolinię zgłaszane to jest do biura obsługi klienta i fundusz taką sytuację szybko rozwiązuje. Więc biorąc pod uwagę jakość naszej oferty, uważam, że ona jest atrakcyjna, zarówno cenowo, jak i jakościowo. Rynek najmu w Polsce jest na razie rynkiem małym w porównaniu z krajami europejskimi. W chwili obecnej najem w Polsce to jest 4% rynku mieszkaniowego, gdzie dla porównania średnia unijna to jest 20%, natomiast w krajach zamożnych nawet połowa mieszkań to są mieszkania, które ludzie wynajmują, a nie kupują. Fundusz Mieszkań na Wynajem jako pierwszy podmiot rozwija najem instytucjonalny w Polsce, wprowadzając nową jakość wynajmu i regulując również ten rynek, dlatego że umowa z podmiotem instytucjonalnym jest umową bezpieczną, jest umową na stabilnych warunkach i to jest umowa, której stroną jest podmiot będący podmiotem w grupie bankowej i to właśnie świadczy o stabilności i daje stabilność i bezpieczeństwo takiej umowy. Ona nie zostanie wypowiedziana na przykład z dnia na dzień, tak jak to często ma miejsce w przypadku rynku najmu prywatnego oraz warunki, które oferujemy, czyli możliwość najmu długoterminowego, gwarancja stałego czynszu przez cały okres najmu, ceny niższe, jeżeli to jest dłuższy okres, powodują, że ta oferta jest atrakcyjna.